Ja chciałbym dzisiaj opowiedzieć o arytmetyce Tarskiego. To jest twierdzenie, które udowodnił jeszcze przed wojną Alfred Tarski, w czasach, kiedy jeszcze był w Polsce. Zanim powiem o samym twierdzeniu Tarskiego, chciałbym nakreślić szersze tło, na którym ono jest umieszczone, a tłem tym jest entscheidungsproblem, piękne niemieckie słowo, które na polski tłumaczy się jako problem decyzyjny. To cóż to jest ten entscheidungsproblem? To jest właściwie najbardziej zasadniczy problem matematyczny, czyli odróżnianie, zdecydowanie się, czy matematyczne zdanie jest prawdą, czy fałszem. Może podam przykład. Weźmy twierdzenie prawdziwe. Jest nieskończenie wiele liczb pierwszych. To jest istotnie twierdzenie prawdziwe, o czym można się przekonać, podając dowód. Na przykład dowód Euklidesa. Załóżmy przeciwnie, że jest skończenie wiele liczb pierwszych. Przemnóżmy je wszystkie i dodajmy jeden. Wynik nie jest podzielny przez żadną ze wielu liczb pierwszych, więc jest nową liczbą pierwszą. A jest dowód, akurat przez zaprzeczenie w tym przypadku, który pokazuje, że jest nieskończenie wielu liczb pierwszych. Niektóre sformułowania oczywiście są fałszywe, no dlatego jest w ogóle sens uprawiać matematykę. Na przykład każda liczba pierwsza ma nieparzystą liczbę cyfr. Może to jest niezbyt ciekawe, fałszywe stwierdzenie, o czym można się łatwo przekonać, podając kontrprzykład. Liczba 13 jest pierwsza, a ma Ważyście wiele cyfr. Dawid Hilbert zadał następujący pytanie: Czy istnieje algorytm, który dostaje te zatwierdzenia i odpowiada, czy jest twierdzeniem prawdziwym? I to pytanie, czy istnieje ten algorytm e, e, albo zadanie rozróżniania twierdzeń fałszywych od prawdziwych nazwał Entscheidungsproblem. To było w książce, którą napisał wspólnie z e, e, Alkermanem no, gdyby taki algorytm istniał, to by znaczyło właściwie, że praca matematyka już jest niepotrzebna, bo po prostu trzeba byłoby zbudować maszynę, która by ten algorytm wykonywała i zamiast e, uprawiać matematykę, po prostu zanosiłoby się kartki do tej maszyny, ona by je czytała i tam bzyczałaby przez jakiś czas, a potem by miała tak lub nie. A w przypadku, gdyby to było tak, to może by nam jeszcze dawała dowody, a może gdyby to było nie, to by nam dawała kontrprzykłady, nie wiadomo dokładnie co to znaczy, Kon przykład w ogólności, ale może ta maszyna by wiedziała. Niestety takiego algorytmu nie ma. To pokazali równolegle i niezależnie od siebie Church i Turing. Jedna z rzeczy, które musieli zrobić, to jest skoro chcieli pokazać, że nie istnieje taki algorytm, no to musieli zdefiniować, czymże jest w ogóle algorytm, aby wykluczyć istnienie dowolnego algorytmu. O, chyba na najbardziej Znane jest podejście Turinga, który podał m, matematyczny model algorytmu, zwany dzisiaj jako maszyna Turinga, ale ten model e, jest równoważny i, innym pojęciem obczalności, takim jak na przykład programy e, w języku JavaScript, albo C. Więc e, tutaj nie ma e, do dziś wątpliwości, że, że e, to, przeczy Turing ten ten problem rozwiązali choć kto wie może kiedyś w przyszłości ktoś wskaże inne pojęcie algorytmu które rozwiązywałoby problem Hilbert'a ale na to się nie zanosi a tutaj chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to że problemy z rozróżnianiem twierdzeń prawdziwych od fałszywych występują już w Wydawałoby się prostym, e, 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 w, prostym e, w tej sytuacji dotyczącej wyłącznie liczb naturalnych, dodawania i mnożenia. Czyli nawet jeżeli interesują nas tylko zdania takie, gdzie jest e, mówi się o liczbach naturalnych na przykład istnieje liczba naturalna, albo dla każdej liczby naturalnej, gdzie można używać dodawania i mnożenia, a, to już dla takich zdań nie ma algorytmu, czyli tutaj już problem jest, to się nazywa nierozstrzygalny, czyli nie da się go rozwiązać pomocą algorytmu. No, przykłady twierdzeń, które podałem akurat są tego rodzaju Nies nieskończenie wiele liczb pierwszych, no to mówi co? Dla każdej liczby n istnieje większa liczba p, która jest pierwsza, a co się wyraża w ten sposób, że p nie ma rozkładu jako p równe a razy b gdzie ani a, ani b nie są jedynką ani p a więc to się wyraża w wyłącznie dodawania i mnożenia i liczb naturalnych. Wspominam o tym dlatego, że dodawanie i mnożenie, ale nie tyle liczby naturalne, co rzeczywiste, będą brały udział właśnie w twierdzeniu Tarskiego. Może jeszcze zanim przejdę do samego twierdzenia Tarskiego, chciałbym wspomnieć o innym ważnym twierdzeniu z tej epoki, którym jest sławne twierdzenie Gedla. Ja je tutaj napiszę w taki dosyć zwulgaryzowany sposób, że no, nie dość, że nie ma algorytmu, to właściwie nie wiadomo, czym jest stwierdzenie prawdziwe. To oczywiście należałoby powiedzieć dokładnie, co te rzeczy znaczą, i dla tych, którzy się tym interesują, no to zachęcam do zapoznania się z stwierdzeniem Getla no i też w szczególności, bo to jest piękny i fascynujący temat, ale też warto jest wiedzieć, co ono dokładnie mówi, żeby nie wyciągać zbyt daleko idących wniosków z tego stwierdzenia, co jest niestety często problemem. Ale Gödel nie jest naszym dzisiejszym tematem, jest nim Tarski. To przejdźmy do Tarskiego. Więc arytmetyka Tarskiego mówi o liczbach rzeczywistych z dodawaniem i mnożeniem, czyli rozważamy Entscheidungsproblem. Rozróżnienie twierdzeń prawdziwych od fałszywych, w sytuacji, kiedy mamy prawo mówić tylko o liczbach rzeczywistych i dodawać i mnożyć je do siebie. No to może podam kilka przykładów, ale zanim to powiem, to sformułuję twierdzenie. Ono mówi tak: istnieje algorytm, który dostanie zda dostaje zdanie, tutaj jest pogadany przykład, ale ogólna idea jest taka, że w tym zdaniu można używać kwantyfikatorów równości, dodawania i mnożenia. A kwantyfikatory dotyczą liczb rzeczywistych. I algorytm dostawszy takie zdanie oblicza przed jakiś skończony czas, a na końcu mówi, czy twierdzenie to jest prawdziwe, czy fałszywe. No, może podam kilka przykładów i staram się Państwa, może, możecie mieć taką wątpliwość, a jak to się dzieje, że liczb rzeczywistych jest więcej niż naturalnych, a mimo to stały się łatwiejsze, bo jak wcześniej wspomniałem, problemem dla liczb naturalnych nie ma algorytmu, nie jest rozstrzygany. To zaraz tym się przekonać, dlaczego tak jest, skąd ta pozorna sprzeczność wynika. Ale może zacznijmy od kilku przykładów. Oto zdanie prawdziwe, dotyczące liczb rzeczywistych, czyli nazwijmy to w arytmetyce tarskiego, czyli można używać, wyrazić, używając kwantyfikatorów, dla każdej liczby rzeczywistej x istnieje liczba rzeczywista y, która jest jej połową, czyli x jest równe 2y, inaczej mówiąc y plus y. To jest zdanie prawdziwe, więc gdybyśmy to zdanie puścili do algorytmu Tarskiego, no to on po jakimś skończonym czasie powie, prawda. Tutaj może właśnie chciałbym zwrócić uwagę, że ważne jest to, że kwantyfikatory y, dotyczą liczb rzeczywistych. Gdyby kwantyfikatory dotyczyły liczb naturalnych, to to zdanie przestałoby być prawdziwe, bo nieprawdą jest, że dla każdej liczby naturalnej x jest jej połowa y, no, na przykład liczby nieparzyste, znaczy po prostu liczby nieparzyste nie mają swoich naturalnych połów. Stąd jeżeli takie zdanie interpretujemy w liczbach rzeczywistych, to odpowiedź jest inna niż gdybyśmy interpretowali w liczbach naturalnych. I jak się okaże, ta interpretacja w liczbach rzeczywistych, mimo tego, że jest ich więcej niż naturalnych, jest łatwiejsza i bardziej się nadaje do algorytmów. Podajmy przykład zdania fałszywego. Mówi każda liczba ma pierwiastek. Więc dla każdego x. Istnieje y takie, że x jest równe y kwadrat. To jest zdanie fałszywe, no bo liczby ujemne pierwiastków e, nie mają. Gdybyśmy byli w liczbach zespolonych, to to zdanie stałoby się znowu prawdziwe, ale jesteśmy w liczbach rzeczywistych. Może podajmy jakiś przykład troszkę ciekawszego zdania, gdzie, e, które normalnie wymagałoby chwilki zastanowienia, żeby je udowodnić. No może zanim to zrobię, to e, opiszmy przykład zdania fałszywego dotyczącego wielomianów, żeby zrealizować to, że możemy kwantyfikować po wielomianach ustalonego stopnia. Przykład jest taki, każdy wielomian kwadratowy ma miejsce zerowe. Otóż każdy wielomian kwadratowy opisuje się trzema współczynnikami, a, b, c, a przy x kwadrat, b przy x, a c przy wyraz wolny. Więc to zdanie można powiedzieć dla każdych trzech współczynników a, b, c opisujących wielomian kwadratowy istnieje rozwiązanie x takie, że a x kwadrat plus bx plus c jest równe 0. To jest zdanie wyrażone... Używając tylko kwantyfikacji połówek rzeczywistych, dodawania i mnożenia, no tak się składa, że jest fałszywy, czyli algorytm Tarskiego musi znać przyczyny, dlatego, bo algorytm Tarskiego musi być przygotowany na to, że takie zdanie przyjdzie, i on powinien udzielić poprawnej odpowiedzi, a więc takiej, że to zdanie jest fałszywe. Inna rzecz, którą algorytm Tarskiego Powinien rozumieć, to jest to, że każdy wielomian kwadratowy ma co najwyżej dwa miejsca zerowe. To jest z kolei prawda. Ja już nie napisałem tutaj kwantyfikatorów, no to no, trzeba by napisać dla każdego ABC. E, istnieją e, x1 i x2 takie, że każde miejsce zerowe jest równe albo x1, albo x2. No, może nie być żadnego miejsca zerowego, ale jeśli jest, to jest co najwyżej jednym z tych dwóch. Więc to jest też rzecz, którą algorytarskiego Musi rozumieć oczywiście podobnie dla wielomianów stopnia 3, 4 i 5. Więc jeśli podamy algorytm, e, e, który rozwiązuje e, arytmetykę tarskiego, to on będzie musiał być świadomy tych wszystkich matematycznych faktów. No, to nie będzie takie może czytelne, bo jak zobaczymy ten algorytm, ale tak też jest. Może zanim przejdę dalej, chciałbym podać przykład zdania, które nie tyle jest prawdziwe lub fałszywe w arytmetyce starskiej, tylko się w ogóle nie da wyrazić. Mianowicie dla każdego n, każdy wielomień stopnia n ma co najwyżej n pierwiastków czy miejsc zerowych. To zdanie jest prawdziwe, ale nie da się go wyrazić w arytmetyce tarskiego I kłopotów jest, z powodów jest kilka. Pierwszy jest taki, że to dla każdego n dotyczy liczb nie tyle rzeczywistych, co naturalnych. A my nie mamy kwantyfikatorów po liczbach naturalnych. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka. Że nawet jak już przyjdzie do nas n, powiedzmy, że jakoś przekonaliśmy się, że jest naturalny, to potem musimy wziąć ten wielomian stopnia n. Gdyby on miał ustalony stopień 3, no to byśmy napisali ABC, ale niestety jest ABCDEFG i ta ilość liter jest dowolna, i nie możemy napisać ilości kwantyfikatorów, która zależy od n. -a. Dlatego że w naszym zdaniu musi być po prostu napisane, to nie wiem, 10 kwantyfikatorów i tyle. To musi być napis skończony, a nie jakiś nie może być trzy kropków, że tak powiem, w naszym stanie. Więc to jest coś, czego się w ogóle nie da napisać w arytmetyce tatarskiej. A i tu więc chciałbym jeszcze raz podkreślić związek z liczbami naturalnymi. Tak jak wcześniej wspomniałem, że jeżeli by nas interesowały liczby naturalne z zadawaniem mnożeniem, to nie ma takiego algorytmu dla problemu. Stąd jest wniosek, że w liczbach rzeczywistych nie da się wyrazić, Używając wyłącznie dodawania i mnożenia, i kwantyfikacji tego, że x jest liczbą naturalną. No, gdyby bowiem się dało wyrazić, to byśmy umieli rozwiązywać ten trzajdąc problem na liczb naturalnych, a się nie da. Zresztą to, że naturalności liczb się nie da wyrazić, będzie też wynikało z, z lematu dotyczącego artymetyki kitarskiego, który za chwilę Państwu zaprezentuję. No dobrze, to to tyle tytułem wstępu, czyli co to jest twierdzenie perskiego? Algorytm, który rozstrzyga własności ich rzeczywistych z dodawaniem i mnożeniem. A teraz chciałbym to twierdzenie udowodnić. No dobrze. Jest jeden tylko lemat. On jest tak. Eliminacja kwantyfikatorów. Mianowicie Lemat mówi, że dla każdej formuły oryginalnie w twierdzeniu Tarskiego istnieją, interesują nas zdania, czyli takie, gdzie wszystkie e, zmienne zostały objęte kwantyfikatorami. Ale przy analizie tych zdań będziemy potrzebowali e, sprawdzać e, części tych zdań, gdzie nie wszystkie zmienne zostały skwantyfikowane. To takie części bym nazywał formułami, czyli jest kilka zmiennych, tak zwanych wolnych, których jeszcze żaden kwantyfikator nie objął, a może są inne zmienne, które zostały objęte kwantyfikatorem. A na przykład tutaj mamy e, przykład takiej formuły. To jest AB, FiOD ABC, gdzie zmienne ABC są wolne i ta formuła mówi, że istnieje miejsce zerowe. E, to jest e, fo, formuła, która jest prawdziwa dla niektórych ABC, a dla innych ABC prawdziwa nie jest. To no jest po prostu prawdziwa dla tych układów ABC, które opisują wielomian kwadratowy o przynajmniej jednym miejscu zerowym. No jak wiadomo, nie każdy układ współczynników taki jest. I cóż mówi lemat? Lemat mówi, że zawsze można formułę przepisać tak, żeby nie używała żadnego kwantyfikatora. Jeżeli rozważymy przykład, który tutaj jest użyty, czyli wielomiany, które mają przynajmniej kwadratowe, które mają przynajmniej jedno miejsce zerowe, no to jeżeli sobie ktoś przypomni, jak to było w szkole, to sobie przypomni, że aby wielomian miał przynajmniej jedno miejsce kwadratowe, no to musi mieć deltę, która jest większa równa niż 0. Czyli b kwadrat minus 4c musi być większa równa niż 0. I e, ten warunek zachodzi wtedy i tylko wtedy, e, kiedy nasz e, wielomian ma przynajmniej jedno miejsce 0. Czyli nie, górne niebieskie zdanie jest równoważne dolnemu niebieskiemu. E, obie opisują własności e, trójki liczb abc, przy czym dolna jest bez kwantyfikatora. I główny, jedyny lemat, w twierdzeniu Tarskiego jest taki, że wszystkie kwantyfikatory można wyeliminować. Ja może tutaj y, y, dwie informacje uszczegółowiające. Po pierwsze, nie dość, że ta formuła bezkwantyfikatorowa istnieje, to można ją obliczyć. No, dlatego, że twierdzenie Tarskiego mówi o tym, że jest algorytm, który rozstrzyga y, 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 prawdziwość zdań. A druga rzecz jest taka, że. Jeżeli my mamy kwantyfikatory, to jest dość duża swoboda tego, jakich używamy symboli. Na przykład nie muszę mieć specjalnego symbolu dla stałej dla zera, dlatego że zero można za pomocą kwantyfikatorów odnaleźć jako element neutralny dodawania. Podobnie nie muszę mieć stałej dla jedynki i podobnie nie muszę mieć na przykład operacji odejmowania e, albo dzielenia. Jeżeli jednak chcę używać Zdań bezkwantyfikatorowych, no to muszę być troszkę bardziej ostrożny i w związku z tym rozszerzam sobie troszkę ilość operacji o następujące: czyli będę miał dodawanie i mnożenie, tak jak zawsze, ale do tego dołożę odejmowanie stałą dla zera, stałą dla jedynki. No, równość jest zawsze i jeszcze porządek. Większe czy większe równo to nie ma znaczenia, no bo większe to znaczy, że nie jest mniejsze równe. I Wszystkie te rzeczy, które tutaj dołożyłem, a więc stałe ze, zero jako stała y, jako element neutralny dodawania, 1 jako element neutralny mnożenia, minus jako operacja odwrotna do dodawania oraz porządek da się zdefiniować y, za pomocą kwantyfikatorów, więc to nie, nie wzmocni mi siły wyrazu, ale jednak pozwoli mi napisać więcej formuł bezkwantyfikatorowych. Może y, wspomnę, dlaczego większe można wyrazić, to jest po prostu y, liczba większa jest. Y, Otrzymana z liczby mniejszych przez dodanie kwadratu jakiejś liczby. W ten sposób można opisywać porządek. Bo po prostu wiadomo, że kwadrat jest zawsze liczbą dodatnią, więc jeżeli się dodam kwadrat do czegoś, to pójdę do liczby większej. To też warto zwrócić uwagę, że ta sztuczka nie zadziała dla liczb zespolonych, bo tam kwadraty niekoniecznie są dodatnie i nie będzie w ogólności porządku. Ale my mówimy o liczbach rzeczywistych, więc tutaj porządek będzie. I twierdzenie lemat ten mówi, że dla każdej formuły istnieje równoważna formuła bez kwantyfikatorów. No, to tutaj od razu y, można y, y, wyciągnąć wniosek taki, że y, bycia liczbą naturalną albo całkowitą się nie da zdefiniować formułą, bo wyobraźmy sobie, że byłaby formuła fi od A, która y, y, używałaby arytmetyki katarskiego i mówiłaby, że A jest liczbą całkowitą. No to znaczy, że dałoby się napisać w sposób bezkwantyfikatorowy. Jak wygląda formuła bezkwantyfikatorowa, która używa zmiennej a, dodawania, odejmowania, mnożenia 0 i 1? No to jest de facto jakiś wielomian od a, od a na przykład 3a kwadrat plus b, przepraszam, 3a kwadrat plus a minus 5 i je porównany do zera, no i może jakaś taka kombinacja to lub tamto, czyli to się nazywa bulowskie kombinacje takich wielomianów. No to jeżeli ktoś to rozważy taką bólowską kombinację wielomianów, no to szybko się przekona, że jeżeli spojrzymy na liczby A, które spełniają taką bólowską kombinację wielomianów, no to to jest po prostu one skończenie wiele razy, skończenie wiele przedziałów, czyli będzie prawdziwa od minus nieskończoności dokąd, potem będzie nieprawdziwa, potem będzie prawdziwa znowu i tak skończenie wiele razy zmieni wartość z prawdziwa na nieprawdziwa i potem w plus nieskończoności znowu będzie na przykład prawdziwa. A liczby całkowite, bycie liczbą całkowitą no nieskończenie często zmienia wartość na tak, na nie. Więc się nie da wyrazić w arytmetyce Tarskiego. Dobrze, to skupmy się teraz na eliminacji kwantyfikatorów. Zanim jednak to udowodnię, no chciałbym szybko uzasadnić, dlaczego to udowadnia całe twierdzenie Tarskiego. A jest to rzecz prosta, bo wyobraźmy sobie, że mamy jakieś zdanie z kwantyfikatorami. Tutaj napisałem jakieś przypadkowe zdanie. Zdanie to jest formuła bez zmiennych wolnych. Za pomocą lematu można obliczyć równoważne zdanie, które kwantyfikatorów nie ma. Skoro to jest bez kwantyfikatorów zdanie, nie ma żadnych zmiennych, to tam mogą być tylko jedynki i zera, dodawanie, mnożenie i porównywanie zerom. To jest wyrażenie podobne do tego, które jest narysowane tutaj. No i takie wyrażenie po prostu można sobie potem wyliczyć i nam wyjdzie prawda czy fałszywe. W tym przypadku wyjdzie chyba fałsz, bo 1 plus 1 to jest 2, razy 0 minus 1 to jest minus 1, czyli lewa strona pierwszej nierówności to jest minus 2, więc pierwsza nierówność jest fałszywa, podobnie druga nierówność jest fałszywa, a więc i cała, całe lub jest fałszywe, czyli zdanie na dole jest fałszywe, co się dobrze składa, bo zdanie na górze też jest fałszywe. Czyli jeżeli umiemy eliminować kwantyfikatory, no to zdania się trywializują, bo, dochod, bo to jest po prostu jakieś, jakieś skończenie, wyrażenie używające zera, jedynki, mnożenie i dodawanie to szybko można się przekonać obliczeniem czy jest prawda, czy fałsz a więc wystarczy pokazać eliminację kwantyfikatorów i o tym będzie cała reszta tego wykładu to jak to się robi? pierwsza obserwacja jest taka, że wystarczy żeby eliminować wszystkie kwantyfikatory wystarczy pokazać jak wyeliminować jeden kwantyfikator dlatego, że jeżeli mam jakieś duże zdanie w którym może występuje 100 kwantyfikatorów to patrzymy na najbardziej wewnętrzny kwantyfikator. Może być kilka najbardziej wewnętrznych w różnych miejscach tego zdania. Eliminujemy ten najbardziej wewnętrzny kwantyfikator. Mamy o jeden kwantyfikator mniej i robimy tak, aż do końca się nie pozbędziemy wszystkich kwantyfikatorów. Więc wystarczy rozważyć takie zdania postaci, gdzie jest tylko jeden kwantyfikator, na przykład istnieje x, a potem jest jakieś bezkwantyfikatorowe zdanie fi, yy, gdzie jest też a, b, c, no oraz ten, ta zmienna x występuje. Także powinien może tutaj napisać a, b, c oraz x, bo ono zależy też od x. -a. I to jest jakaś formuła bezkwantyfikatorowa. To jak może wyglądać taka formuła bezkwantyfikatorowa? Ja Państwu pokażę tutaj przykład. To jest formuła bezkwantyfikatorowa, która używa zmiennych a, b, c oraz x. Ja ją specjalnie przekształciłem w taki sposób, że to jest bólowska kombinacja, czyli jest lub oraz i. No to zawsze, zawsze będzie. No, a jak już jesteśmy w jednym członie tej bólowskiej kombinacji, to mamy nierówność, tak? bo jedyne logiczne operacje to mamy większe e, albo równa się. Więc za każdym razem jest to jakaś nierówność. Teraz, jeżeli przerzucimy w nierówności e, e, wszystko na lewą stronę, no, no po prawej zostanie nam 0, a po lewej stronie będziemy mieli jakieś wyrażenie używające zmiennych a, b, c oraz x oraz dodawania, mnożenia i odejmowania i stałych 0,1. Jeżeli teraz, czyli to jest inaczej mówiąc wielomian o zmiennych a, B, C, x. Teraz taki wielomian, ja mogę na niego spojrzeć, to akurat będzie ważne w tym przypadku, jako zmiel wielomian od zmiennej x, gdzie zmienne ABC opisują parametry, czyli yy, yy, parametry tego wiel wielomianu. Więc tutaj ja wszystko tak poprzenawiasowałem, żeby to wyglądało jak z wielomianem zmiennych X, gdzie współczynniki przy kolejnych potęgach X wyrażają się jako wielomiany od ABC. Więc tak, taka jest ogólna postać naszego y, zdania bezkwantyfikatorowego, gdzie jest jedna zmienna kwantyfikowana X. Ja o niej myślę jako takiej głównej. I jest tutaj są trzy, no ale A chyba nawet D napisałem, więc są cztery. Y, ale jest dowolna ilość y, y, zmiennych, to są te zmienne wolne. I teraz moim celem jest napisać zdanie bezkwantyfikatorowe, które używa tylko zmiennych no, ABC albo ABCD, bo tutaj chyba jest też D, y, i które jest prawdziwe, jeżeli istnieje X taki, żeby wszystkie te y, odpowiednie nierówności były prawdziwe lub fałszywe, no tak, żeby to całe zdanie było prawdziwe. Więc tak jak podkreślam, ja je przepisałem w ten sposób, żeby to była bólowska kombinacja wielomianów od zmiennej X, gdzie parametry są tymi e, 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 zmiennymi wolnymi ABC, d, no i no, po prostu te pozostałe zmienne, które nie są X-. -em. No i teraz taki wielomian, no to można sobie myśleć o nim jako takim parametrycznym wielomianie. Jak wybiorę ABC w jakiś sposób, to będzie miał jakiś kształt, a jak ABC wybiorę w inny sposób, to będzie miał inny kształt jako wielomian od zmiennej X. No i teraz moim zadaniem jest stwierdzić, czy istnieje X, który spełnia odpowiednie równości lub nierówności. I aby to stwierdzić, zrobimy coś bardzo szkolnego, czyli zbadamy przebieg zmienności funkcji dla tych wszystkich wielomianów. Czyli mamy tutaj na, w tym przykładzie trzy wielomiany od zmiennej x, których kształt zależy od wyboru parametrów ABC. Niestety jest to D literówka. E, I e, chciałbym zbadać przy, przebieg zmienności tych funkcji, aby przekonać się, czy jest jakiś wybór X, który powoduje, że pierwszy jest większy od zera, e, albo drugi jest równy 0, i, i, i trzeci jest też równy 0. No to co to jest przebieg zmienności funkcji? No to jest tak zwana tabelka. Może narysujmy sobie wykres. Że to jest pierwszy wielomian. No i on jest tutaj wielomian chyba stopnia trzeciego, więc potencjalnie może mieć trzy miejsca zerowe. Na, na, na tym obrazku ma. No i jak to wygląda? W tabelce piszę, że zaznaczam sobie miejsca zerowe. To jest no, tu, tu i tu i przedziały pomiędzy nimi są minus, plus, minus, plus. Potem dochodzi drugi wielomian, który powiedzmy, że jest kwadratowy, a dochodzą nowe miejsca zerowe. I zaznaczam plus, minus, plus, w zależności od tego, czy ten niebieski wielomian jest dodatni czy ujemny. I powiedzmy, że jest, dochodzi trzeci wielomian, to zaznaczam jego kolejne miejsce zerowe, tak się składa, że na tym obrazku te miejsca zerowe się nie pokrywają, ale mogły być oczywiście tak, że jest wspólne miejsce zerowe dla pierwszego i drugiego wielomianu. Czyli w tabelce mam kolumny, które opisują albo takie liczby. Gdzie jest miejsce zerowe jednego z tych wielomianów, albo przedziały pomiędzy nimi. I tutaj są plusy, minusy i zera zaznaczone. To Jeżeli kolumn w tej tabelce jest mało, tak? bo miejsc zerowych jest tyle co najwyżej, co, co suma stopni tych wielomianów. A, a, a wielomiany do nas przyszły. Więc ja teraz będę się zastanawiać, jak narysować tę tabelkę. I to jest, będzie zupełnie szkolny algorytm. A potem się okaże, że jeśli przyjrzymy temu algorytmowi bardziej szczegółowo, albo on może przez odpowiedni rodzaj okularów, to okaże się, że można go wyrazić w bezkwantyfikatorowy sposób. Więc następna rzecz, którą chciałbym zrobić, to opisać Państwu, no myślę, że każdy zna, ale zrobię to mimo to, algorytm obliczania tabelki. A potem, jak się przyjrzymy temu algorytmowi, to okaże się, że jego działanie można wyrazić w sposób bezkwantyfikatorowy. To przystąpmy do rysowania tabelki. Jak to działa? Wyobraźmy sobie, że mamy 3 wielomiany e, albo no, 10 wielomianów, jakiś zbiór P wielomianów i chcemy obliczyć tabelkę dla niego. To jak to zrobić? Rozważmy następujący W pierwszym kroku wzbogacamy ten zbiór. Żeby on był po pierwsze zamknięty na branie pochodnych, czyli jeśli w nim jest jakaś, jeśli w zbiorze P jest e, jakiś wielomian, to jego pochodna też jest. No bo tam dużo nam wielomianów nie przybędzie, no bo tam co, tych pochodnych nie, nie jest te, e, tak dużo, bo za każdym razem się obniża stopień. A po drugie chcielibyśmy, żeby nasz zbiór wielomianów P był zamknięty na branie reszt dzielenia wielomianów. Czyli chcemy, żeby spełniał warunek taki, że jeżeli w zbiorze mamy dwa wielomiany P i Q, to jest też w zbiorze trzeci wielomian R, który opisuje resztę z dzielenia czyli y, ma taką własność, że P można roz, os, opisać jako S razy Q plus R dla pewnego S y, i R. Y, I ważne jest to, że, że stopień R jest mniejszy od Q. Q. Wielomian S nie musi należeć w zbioru P to. Moglibyśmy go dodać, ale to, to nam nie będzie potrzebne. Czyli sama reszta ma być. I teraz łatwo się przekonać, że jeżeli mamy jakiś zbiór wielomianów pektry, niekoniecznie spełnia warunki AB, no to można to dodać do niego tam nie wiem. Skończenie wielo-wielomianów, żeby te warunki spełnić. Po prostu, jeśli nie ma jakiejś pochodnej, to ją dodajemy, jeśli nie ma jakiejś reszty dzielenia wielomianów, to ją dodajemy i robimy to, dopóki już je wszystkie ma. I to się musi skończyć w skończonym czasie, bo zarówno pochodne, jak i reszty z dzielenia mają mniejszy stopień niż, niż, niż wielomiany, których dotyczą. Więc to nie, 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 nie wpadniemy w nieskończoną pętlę. Jeśli ktoś nie wie, jak się robi reszty z dzielenia, Wielomianów, to ja to teraz powiem. To się nazywa algorytm Euklidesa. A powiem to też dlatego, że warto będzie się przyjrzeć temu algorytmowi później, żeby zobaczyć, czy, czy, czy on jest zgodny z tym, czego byśmy oczekiwali od algorytmu dla twierdzenia terskiego. To co to jest algorytm Euklidesa? Wyobraźmy sobie, że przychodzą do nas dwa wielomiany: P na przykład taki i Q na przykład taki, i my szukamy reszty z dzielenia R która będzie miała tę własność, że P można rozłożyć jako S razy Q plus R. No to jak to się robi? Zaczynamy od naszego wielomianu P i odejmujemy wielomian Q. Z takim współczynnikiem, żeby się najwyższy e, e, współczynnik, e, 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 przemnożony przez coś, żeby się najwyższy współczynnik skas, e, e, jednomian skasował. Czyli najwyższy jednomian to jest 3 do potęgi x do 5, no to wystarczy e, zrobić tak, żeby x kwadrat tutaj przemnożyć przez 3x do trzeciej, wtedy wyjdzie minus 3x do 5 i się skasuje. Czyli jeżeli przemnożymy wielomian czerwony, a więc q przez minus 3x do trzeciej, to i odejmiemy to od wielomianu niebieskiego p, to się nam skasuje, jednomian o najwyższym stopniu. Więc wyjdzie nam jakiś wynik, który ma stopień niższy niż, niż P. No to bierzemy ten nowy wielomian o stopniu niższym i robimy jeszcze raz. Chcemy odjąć czerwony wielomian przemnożony przez coś takiego, żeby się skasował 6x do 4, a reszta może jakoś się pozmieniać. No to tutaj trzeba pomnożyć x kwadrat razy 6x kwadrat, wtedy wyjdzie nam 6x do 4. Jak odejmiemy to, to się nam skasuje 6x do czwartej, zostanie nam, zmniejszy się nam stopień, wyjdzie 9x do trzeciej. I powtarzamy ten proces, jeszcze raz zmniejszyliśmy stopień. I robimy to jeszcze raz. No i na samym końcu wyszło nam 17x, i to już ma stopień niższy niż wielomian czerwony. I to jest ta reszta z dzielenia. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli weźmiemy te wszystkie rzeczy i przemnożymy. Czerwony wielomian przez 3x do 3, 6x kwadrat, 9X 12. I odejmiemy od niebieskiego. To nam wyjdzie szukana reszta. Czyli właśnie tak jak ma być tutaj, czyli P razy S tutaj. razy Q. P jest równe S razy Q plus R. To jest algorytm Euklidesa dla wielomianów. I w ten sposób dostaliśmy resztę z dzielenia. A więc. W pierwszym kroku bierzemy pochodne i uruchamiamy algorytm Euklidesa, aby y, dostać y, zbiór wielomianów, który spełnia te dwa warunki. A jak już to mamy, to ochoczo przystępujemy do wypełniania tabelki i robimy to wiersz po wierszu, zaczynając od wielomianów najniższego stopnia. Jak to wygląda? Wyobraźmy sobie, że już obliczyliśmy kilka pierwszych wierszy tabelki. Powiedzmy, obsłużyliśmy trzy wielomiany. Mamy tutaj kilka miejsc zerowych. Raz, dwa, trzy, cztery i przedziały pomiędzy nimi. Pierwszy przedział opisuje od minus nieskończoności do pierwszego miejsca zerowego, a ostatni przedział opisuje od plus nieskończoności do ostatniego miejsca zerowego. I teraz chcemy dołożyć nowy wiersz do tabelki dla jakiegoś wielomianu P. To jak to robimy? No to zaczynamy najpierw od uzupełniania kolumn, które już są. Więc zacznijmy od minus nieskończoności. Znak wielomianu P w minus nieskończoności wiadomo, jak wygląda. Po prostu patrzymy na jednomian najwyższego stopnia. No i tam, w zależności od tego, czy wielomian jest parzysty, czy nieparzysty, to kopiujemy znak, kopiujemy znak przy tym jednomianie albo go odwracamy. A więc, jeśli na przykład najwyższy jednomian jest minus 3x kwadrat, to wiadomo, że tutaj powinniśmy w minus nieskończoności napisać minus, a w plus nieskończoności no. Jakaś minus, tak? A gdyby był to na przykład minus 3x do 3, to tutaj e, trzeba by napisać, e, gdyby to było po prostu x do 3, x do trzeciej, to trzeba by napisać minus, a tu plus. Czyli e, znak w e, plus i minus nieskończoności po prostu jest odziedziczony dla wielomianów z jednomianu, który ma najwyższy stopień. Dobrze. To teraz uzupełnijmy tabelkę w takich kolumnach, które są miejscem zerowym jakiegoś wielomianu z poprzedniego wiersza. Czyli w tej kolumnie na przykład zeruje się wielomian z drugiego wiersza. To teraz zastanawiamy się, jaka jest wartość plus, minus czy zero dla naszego wielomianu p. No i tutaj nam przychodzi z pomocą to, że mamy obliczone wszystkie reszty z dzielenia. Mianowicie Istnieje rozkład wielomianu naszego P rozważanego jako S razy Q plus jakaś reszta, gdzie Q to jest ten wielomian, który się tutaj zeruje, a P to jest ten wielomian, dla którego chcemy uzupełnić tabelkę. Takie było nasze założenie na temat wielomianów, że mamy wszystkie reszty. No to znajdujemy ten nasz wielomian R i teraz jaki jest znak w tym miejscu zerowym? No Q się zeruje, więc to niezależnie od tego, jakie jest S, jest 0, a więc znak jest odziedziczony po prostu z r -a. W związku z czym przepisujemy po prostu znak 0. Powiedzmy, gdyby r był trzecim wielomianem, to przepisujemy minus. W ten sposób możemy uzupełnić tabelkę we wszystkich kolumnach, które są miejscem zerowym przynajmniej jednego wielomianu z poprzedniego wiersza. Dobrze. No to zostają nam wreszcie te kolumny, tabelki, yy, które opisują przedziały między tymi miejscami zerowymi, no i hipotetycznie, może dochodzą nam nowe miejsca zerowe, które trzeba by teraz opisać. To rozważmy, przy, przedział między dwoma miejscami zerowymi z poprzednich wierszy, czyli przedział, który jest między już wypełnionymi dwiema częściami tabelki. Dajmy na to, że to jest przedział między dwoma plusami. No to co się może stać między tymi dwoma plusami? Otóż okazuje się, że nic się właściwie nie może stać. A no dlaczego? No dlatego, że mamy pochodne. Przypomnę, że nasz zbiór jest na pochodne. Pochodna wielomianu P jest wielomianem niższego stopnia, więc już została obsłużona, a więc jest w poprzednich wierszach. Ponieważ tutaj pomiędzy tymi dwoma plusami nie ma żadnych miejsc zerowych, to znaczy, że pochodna, której nie ma miejsc zerowych w poprzednich wierszy, ona się tutaj nie zeruje, czyli na przedziale od tego punktu, miejsca zerowego do tego miejsca zerowego pochodna naszego rozważonego wielomianu P się nie zeruje. To skoro on jest dodatni na początku, jest dodatni na końcu, a pochodna się nie zeruje, to znaczy, że on nie może przejść przez zero bo musiałby dotknąć tego zera i tam musiałoby się wyzerować pochodna. Więc wiemy, że tutaj pochodna się nie wyzeruje. Z kolei, jeżeli rozważymy przedział, gdzie jest minus i plus, no to wiadomo, jak przechodzi od minusa do plusa, no to musi przynajmniej raz przejść przez zero. Ale nie może przejść dwa razy, bo gdyby dwa razy przeszedł przez zero, to znowu pochodna musiałaby się wyzerować. Więc wiemy, że pomiędzy minusem a plusem z kolei to, to musi się wielomen wyzerować dokładnie raz. Więc jeżeli są dwa min kolejne miejsca, to piszemy minus, tej samej zasady jak tutaj, a jeżeli jest minus i plus, to dodajemy dokładnie jedno miejsce zerowe, no i możemy e, uzupełnić e, przedziały, e, kolumny, które opisują przedziały między miejscami zerowymi. I w ten sposób uzupełniliśmy e, tabelkę dla naszego nowego wielomenu. No i robimy to tak, aż nie, nie, nie wyczerpiemy całej tabelki. Ten algorytm opisuje nam, jak zrobić tabelkę. No, i teraz ostatnia uwaga jest taka, jak z tego całkowicie szkolnego algorytmu wyciągnąć twierdzenie ksarskiego, a dokładniej lemat o eliminacji kwantyfikatorów. Ano, będzie wystarczyło po prostu zastanowić się nad tym, jak działa ten, to obliczanie tabelki. Więc pytam, chciałbym zadać takie pytanie, może trochę abstrakcyjne. Co trzeba wiedzieć o tych wielomianach z P, które do nas przyszły, żeby wykonać ten algorytm? No, trzeba wiedzieć, jakie one są stopnia, jakie mają współczynniki itd. No teraz przypomnę, że te dwie wielomiany P to one nie mają one, ich współczynniki przy potęgach zależą od tych naszych parametrów. Powiedzmy, że to są, jest bardzo prosta zależność, że y, mamy trzy wielomiany gdzie jest ax kwadrat plus bx plus c dx to trzeciej plus ax kwadrat plus fx plus g i hx plus i, czyli pierwszy jest kwadratowy, drugi jest trzeciego stopnia a trzeci jest y, liniowy w ogólności to tam współczynnik przy x kwadrat będzie typu a, 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 a kwadrat plus 3, ale dla uproszczenia rozważmy taką sytuację. Czyli mamy takie trzy wielomiany i teraz chcemy narysować tę tabelkę, więc w tabelce będziemy dodawali pochodne i uruchamiali algorytm Euklidesa. Teraz to, jak zadziała algorytm Euklidesa, to oczywiście zależy od tego, jakie będą współczynniki A, B, C, D i aż do, aż do I. Ale zależy nie tak bardzo. Mianowicie, zależy sposób, który można opisać czymś, co naz nazwałbym drzewem decyzyjnym. Czyli będziemy zadawać pytania takie. Czy współczynnik A jest 0, tak czy nie? Jeśli tak, to zrobimy coś. Jeśli nie, to zrobimy coś innego. Jeśli nie, to zadamy kolejne pytanie: Czy CB jest równe na przykład b kwadrat? Jeśli tak. To zrobimy coś, jeśli nie, to coś, coś takiego. Jeżeli przyjrzycie się Państwu działaniu, no, obliczaniu pochodnych, działaniu algorytmu Euclidesa, to jedyne rzeczy, które są tam potrzebne, to jest, żeby tam odjąć coś od siebie i porównać, czy to jest równe 0, albo czy coś jest e, większe równe od 0. W związku z czym e, będziemy mieli takie drzewo decyzyjne, które zadaje kilka pytań do współczynników. No, głębokość drze tego drzewa, czyli ilość pytań, to jest mniej więcej ilość kroków w algorytmie Euklidesa, no i ilość tych wielomianów, która jest potrzebna do tego, żeby nasycić na e, działanie e, z reszty. No i jak już zadamy wszystkie pytania dla tych współczynników, to na końcu jesteśmy w stanie dać e, popra poprawną tabelkę. No i teraz, jeżeli znamy tabelkę, to wiemy, które wielomiany się zerują, które wielomiany powiedzmy. E, 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 które wielomiany się zerują jednocześnie i na przykład, czy istnieje x, który powoduje, że wielomian pierwszy jest dodatni, drugi jest zerowy, a trzeci jest znowu zerowy. W związku z czym to, nam, ta, to drzewo decyzyjne daje nam pełną informację na temat tego, czy istnieją x, -y, które powodują, że nasze odpowiednie zdanie jest prawdziwe. I teraz, jeżeli spojrzymy na te tabelki, które które dają nam dobry wynik, czyli te, że istnieje x o odpowiednich własnościach dla wielomianów, to ścieżka w drzewie decyzyjnym, która prowadzi do takiej tabelki opisuje się wyrażeniem bezkwantyfikatorowych, mianowicie tutaj odpowiedź na to ma być tak, odpowiedź na to ma być powiedzmy nie, to jest ta ścieżka. Dla tej ścieżki to odpowiedź mają być odpowiednio nie tak. Czyli to jest po prostu bólowska kombinacja zapytań typu porównanie, no Zapytań typu bezkwantyfikatorowego. Czyli jest dokładnie to, czego chciał, e, ch, chcieliśmy w lemacie otarskiego. Czyli podsumowując, jeżeli chcemy obliczyć tabelkę, to kształt tej tabelki e, e, jest zależny tylko od zapytań bezkwantyfikatorowych. Skończenie wielu zadanych do współczynników w naszych wielomianach P. A to jest właśnie to, e, co e, opisuje zdanie bezkwantyfikatorów. Czyli podsumowując, E, można usunąć no, jeden kwantyfikator, ale też dowolnie wiele, poprzez m, napisanie e, formuł bezkwantyfikatorowych, które, które formalizują działanie algorytmu Euklidesa potrzebnego do tego, żeby obliczać tabelkę. Co kończy dowód tego, że da się wyeliminować jeden albo dowolnie wiele kwantyfikatorów, co to kończy dowód twierdzenia tarskiego. I na tym chciałbym zakończyć swoje wystąpienie dziękuję bardzo